Sąsiedzka pomoc 2-0, 2-0-1. MCP miasto KDW Katyna, Krył. Pięć dla prawdziwych, środkowy pole dla fałszywych. Elo, elo, siemandero. Lecimy z tym elo. 5-2-0, elo. Pomoc sąsiadom jest bardzo ważna w dobrych, ale też w złych momentach. To prawda, nie żadna wkręta nie chroni nas przed koronawirusem. Polska ręka w złych, dobrych momentach powinniśmy się trzymać razem, iść razem życiowym drogowskazem. Nie czuję, nie jarzę, kiedy sąsiedzi odwracają głowę, gdy sąsiadom dzieje się krzywda, kiedy w życiu jest życiowa mechelizna, kiedy sąsiadowi lub sąsiadce umiera ktoś z rodziny. Wtedy widzimy, jaka jest solidarność drugiej osoby sąsiedztwa. Ja pytam, czy nie może być tak zawsze. Sąsiad sąsiadowi pomaga, a nie tylko wtedy, kiedy sąsiadów spotyka się życiowy dramat. Naprawdę nie wiem, o co tu jest kaman. Jeden do drugiego sąsiada powinien wyciągnąć zawsze pomocą rękę. Powinni pomagać sobie zawsze, wszędzie, robić różne rzeczy, rzeczy na patencie. Sąsiad sąsiadowi musi zawsze pomóc w złych, dobrych, życiowych momentach. Sąsiedzka pomoc zawsze, zawsze jest potrzebna, by było dobrze, by nie była klęska. Między sąsiadami musi być sztama braterska na wielu życiowych frontach. Co weekend powinna być też melażowa bomba. Sąsiedzka pomoc powinna być pomocna zawsze, nie tylko od święta. Nie każdego z nas, jak powiedziałem, chroni boska ręka. Nie każdy z nas robi swe rzeczy na swych patentach. Wiadomo, kto w naszym społeczeństwie to jest menda, która przesiaduje nas na naszych ulicznych projektach. Nawinąłem to już na swoich wielu zwrotkach o tym temacie. Mają zawsze rację sąsiedzie, bracie, siostro. Śle dla ciebie, dla twojej rodziny duże pozdro. Wiesz, to jest mordo. Sąsiad, sąsiadka, kolega, koleżanka zawsze ci pomoże, gdy do twych drzwi puka przypał, by było wszystko trochę robione na patencie, by z tego nie wyszła lipa. Słyszę, jak sąsiad puka do sąsiada, prosi o pomoc, by doglądnęli jego mieszkania, by nikt im się nie włamał. Wiesz, bracie, o co jest kaman. Sąsiad, sąsiadka mają drogocenne rzeczy w swym domu. Nie chcieliby coś wyniesiono im z domu po kryjomu. Ile się słyszy o włamaniach do mieszkań, że został okradziony ziomek, koleżka, sąsiad, sąsiadka, wujek, ciotka, dobra osiedlowa motka z jego chaty. Wyniesiono drogocenną sztabkę złotka. Myślę, że złodzieje wiele dzieli, że to będzie dobra złogodziejska robota.